interesów państwa polskiego. Strzec suwerenności i interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny. Wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Wspólnoty samorządowej powiatu i dobra. Najpierw było ślubowanie wybrańców narodu. Bez niego nie mogliby zostać pełnoprawnymi radnymi. Później wybory tych, którzy w powiecie sprawować będą najwyższe stanowiska. Przewodniczącym Rady Powiatu Bolesławieckiego, tak jak w poprzedniej kadencji, został Ryszard Kawka z bezpartyjnych samorządowców. Z 21 radnych głosowało na niego 11. Jego kontrkandydat Michał Bojanowski z Komitetu Platforma Samorządowa zdobył o jeden głos mniej. Pierwszą wiceprzewodniczącą została Barbara Kuduk z ziemi bolesławieckiej. No bardzo się cieszę, jestem naprawdę zdumiona tutaj tym zaufaniem grona radnych, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem, no i zostałam pierwszą wiceprzewodniczącą rady. Jestem z tego bardzo zadowolona, ale przede wszystkim chciałam jeszcze raz podziękować swoim wyborcom, którzy tak licznie na mnie głosowali. Jeszcze raz bardzo dziękuję i deklaruję, tak jak wcześniej, że sumiennie i z pełną odpowiedzialnością będę wykonywać swoje obowiązki. Drugim wiceprzewodniczącym Marcin Strużyński z PiS-u. Nie spodziewałem się, uczciwie powiem, bo od niedawna jestem mieszkańcem gminy Osiecznica. Wynik, który uzyskałem, był dla mnie sporym zaskoczeniem, za co bardzo dziękuję mieszkańcom, że obdarzyli mnie tak wielkim zaufaniem. Był to pierwszy wynik w okręgu na 47 kandydatów i kandydatek łącznie. Za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. W Radzie Powiatu postaram się realizować cele, które zamierzałem wspólnie dla dobra powiatu, mieszkańców. Najbardziej emocjonujące były wybory starosty. Jan Rus z PiS wycofał swoją kandydaturę. Jedynym na placu boju został Tomasz Gabrysiak, dotychczasowy wicestarosta. Zagłosowało na niego 14 radnych, 5 było przeciw, a 2 wstrzymało się. Cieszę się bardzo, że znacząca część Rady Powiatu Bolesławieckiego poparła program bezpartyjnych samorządowców i chce z nami razem realizować te cele, które sobie postawiliśmy. Ten wynik dobrze wróży na przyszłość. Cieszę się bardzo, że radni chcą z nami współpracować. Chociaż nikt tego teraz oficjalnie nie potwierdza, na linii PiS wraz z koalicjantami, a bezpartyjnymi samorządowcami miłości nie było, a liczenie głosów przewagi trwało do samego końca. Podstawowym dobrem to są zadania, które stoją przed powiatem bolesławieckim i w tym momencie, kiedy wybory mamy już za sobą, to te wszystkie personalne animozje nie mają już najmniejszego znaczenia. My jesteśmy służbą publiczną i starosta, i zarząd powiatu, i każdy radny wzięli na siebie obowiązek i naprawdę w tym momencie trudno mówić o jakichś partykularnych interesach. Mamy pracować dla mieszkańców. Gabrysiak na swojego zastępcę wybrał Mirosława Chorzępę z PiS. Zostaje też etatowy członek zarządu, czyli Stanisław Chojnicki z SLD. Oficjalnie powiatem rządzić będzie koalicja Bezpartyjni Samorządowcy, Ziemia Bolesławiecka i Odłam PiS-u. Bezwzględną większością głosów.